Przed nami zadanie z naszego portalu. Uzupełnij tabelkę tak, aby każdy rząd przedstawiał rozwiązanie następującego równania. I tu mamy takie równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Tu mamy wpisać rozwiązania Y dla danego X i tutaj na odwrót. No i potem musimy za pomocą tych rozwiązań, użyć tych rozwiązań dwóch do wykreślenia prostej zadanej tym równaniem. No dobrze, czyli ja sobie to przekopiowałem tutaj, no i to można zrobić na dwa sposoby. Można by uprościć to równanie troszeczkę, prawda, bo widzimy, że tu mamy x i y po obu stronach, więc można by to tak zrobić, najpierw uprościć, a potem podstawić, no ale może najpierw zrobimy tak zupełnie bez żadnego upraszczania, po prostu wstawimy tutaj x równe minus 5 do tego równania, no i zobaczymy, jaki warunek na y dostaniemy, czyli tak. X równe minus 5, czyli minus 3 razy minus 5, tak, minus 3x, plus 7 razy y równa się 5 razy minus 5 plus 2y. Czyli minus 3 razy minus 5 to jest 15 plus 7y równa się minus 25 plus 2y. No i teraz mamy jedno równanie na niewiadomą y. To co? To może tak, zrobimy y na jedną stronę, czyli żeby się pozbyć y z prawej strony, to musimy odjąć 2y. No i jeszcze chcielibyśmy 15, pozbyć się 15 z lewej strony, to jeszcze odejmiemy 15 od obu stron. No i tak, i po lewej stronie tak, 15 minus 15 to jest 0, 7y minus 2y, tak, to jest 5y. Po prawej nie będzie y-ów, a będzie minus 25 minus 15, czyli minus 40. Czyli 5y równe minus 40, dzielimy przez 5 i dostajemy y równe minus 8. Dobrze, to tutaj możemy sobie wpisać y równe minus 8. No i teraz zróbmy to samo, tylko w miejsce y do tego równania wstawimy 8. To może zróbmy tutaj, czyli minus 3x plus 7 razy 8 równa się 5x plus 2 razy 8. Czyli minus 3x, 7 razy 8 to jest 56, plus 56 równa się 5x plus 16. No i co? I teraz x znowuż na jedną stronę, czyli co? Odejmujemy 5x od obu stron i 56 odejmiemy, żeby się pozbyć 56 z lewej strony i wobec tego tak. Zostajemy po lewej stronie, mamy tak, 56 nie ma, minus 8x, prawda? Minus 3x minus 5x to jest minus 8x, równa się 16 minus 56, to jest minus 40. No i dzielimy przez minus 8 i otrzymujemy po lewej stronie x równe x, a po prawej 5, czyli x jest równe 5. Można było to zaobserwować od razu, prawda, bo tutaj, jeżeli mamy jakieś rozwiązanie xy, to oczywiście minus x i minus y też jest rozwiązaniem, prawda? Mnożąc to równanie przez minus 1 dostajemy, że jeżeli x i y spełnia równanie, to minus x minus y też spełnia równanie, czyli skoro minus 5 minus 8 spełnia, to również 5 i 8 spełnia, czyli y dla y równego 8x powinno być 5. No dobrze, ale w każdym razie mamy tutaj. Możemy wrócić do naszego przykładu, czyli tak, minus 5 tutaj, minus 8 i dla 8 to było 5. No dobrze, i teraz co? Dla x równego 5, y równe 8, tak? Czyli tu mamy x równe 5, y równe 8, przeciągamy tu. I dla x równego minus 5, to tutaj y jest równe minus 8, tak? Minus 5, minus 8, to musimy troszeczkę
podjechać do góry. Minus 5, minus 8, czyli tu. No dobrze, i to jest ta prosta. I teraz zanim jeszcze sprawdzimy odpowiedź, może tak jak wspominałem, moglibyśmy to zrobić troszkę inaczej, czyli najpierw to równanie uprościć. Więc może zróbmy tak, że uprościmy najpierw sobie to równanie i potem wtedy podstawimy konkretne wartości i będzie już wtedy szybciej, nie będziemy musieli dwa razy rozwiązywać tutaj tych równań, jak zobaczymy. Czyli mamy takie równanie, minus 3x plus 7y równa się 5x plus 2y. Czyli ja bym to tak zrobił, żeby po jednej stronie mieć y i po drugiej x, czyli powiedzmy, że po lewej będę chciał mieć y, czyli 2y muszę odjąć od obu stron, to wtedy znikną mi y z prawej strony i teraz nie chcę mieć x-ów po lewej, czyli muszę dodać 3x do lewej strony, ale też muszę dodać oczywiście do prawej. I wobec tego to równoważne równanie naszemu daje nam, że 5y, prawda, 7y minus 2y równa się 5, 8x. No i teraz, prawda, widać, że jak x równe, teraz jeżeli wstawię sobie x równe minus 5, czyli 5y równa się 8 razy minus 5, tak, czyli 5y, no i dzielę przez 5 teraz obie strony i dostaję y równe minus 8, tak jak tutaj. No i widać, że jak, a z kolei jak y jest 8, no to mam 5 razy 8 równa się x, 8 razy 5, prawda? Czyli jeżeli y jest 8, to mam 5 razy 8 równa się 8 razy x, prawda? Czyli natychmiast dzieląc przez 8 otrzymuję x równe 5. Czyli można to zrobić właśnie na dwa sposoby. Albo bezpośrednio wstawiając do tego równania i wtedy rozwiązując tutaj te dwa równania, albo najpierw upraszczając to nasze równanie, upraszczając nasze równanie i potem już jest troszkę szybciej w znajdywaniu konkretnych rozwiązań. Wróćmy teraz do tego, no i sprawdźmy rozwiązanie. O, niewłaściwa odpowiedź. Aha, bo tutaj jest minus 5, przepraszam. O, tutaj powinniśmy. Minus 5, minus 8. O, doskonale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.